Dziś opowiem wam o horrorze zakazanym w Wielkiej Brytanii. Filmie o żywych trupach i mrocznych eksperymentach. Zapraszam do recenzji horroru The House by the Cemetery, czyli Dom przy cmentarzu. Lucy i Norman Boyle wraz z kilkunastoletnim synem Bobem przeprowadzają się z Nowego Jorku do domostwa na odludziu. Posiadłość należała niegdyś do tajemniczego doktora Frutsteina. Norman stara się rozwikłać zagadkę samobójstwa, jakiego dopuścił się jego kolega, który wcześniej w tym domu prowadził tajemnicze badania. Rodzina wkrótce po przeprowadzce zaczyna słyszeć w domu dziwne odgłosy. Okazuje się, że posiadłość wcale nie jest niezamieszkała, a na Boyle'ów czyha śmiertelne niebezpieczeństwo. Dom przy cmentarzu to trzecia część piekielnej trylogii Lucio Fulciego. Pierwszą było Miasto Żywej Śmierci, a drugą Hotel Siedmiu Bram. Film skupia się na losach rodziny Boyle'ów, która przeprowadza się z wielkomiejskiego zgiełku do małej posiadłości w Nowej Anglii. Boyle'owie już od pierwszych chwil w nowym miejscu zamieszkania czują się dość nieswojo. Nocą słychać płacz dziecka. Z od dawna zamkniętej piwnicy dochodzą odgłosy skrzypania, jakby ktoś po niej chodził, a mały Bob twierdzi, że rozmawia z dziewczynką, której nikt inny nie widzi. Zatrudniona opiekunka do dzieci Ann sprawia wrażenie, jakby wiedziała więcej niż chce ujawnić. A jakby tego było mało, w jednym z pokoi Lucy odnajduje grób doktora Frutsteina. Sam Jakob Tess Frutstein za życia był chirurgiem wykluczonym ze społeczności ze względu na podejrzane praktyki medyczne. Przedłużał własne życie za pomocą tkanek wycinanych z ludzi. Kto chciałby mieszkać w domu, w którym spoczywają zwłoki takiego szaleńca? Dom przy cmentarzu nakręcono w zaledwie kilka miesięcy po części drugiej, czyli The Beyond. Oba filmy korzystały nawet z części tych samych lokacji czy dekoracji. Jak chociażby z biblioteki, w której w Hotelu Siedmiu Bram nastąpił słynny atak pająków, a w omawianym filmie powiesił się w niej kolega głównego bohatera. Podobnie jak w pozostałych częściach trylogii, fabuła Domu przy cmentarzu jest bardzo chaotyczna, bardzo rwana, pełna nielogiczności, ale tutaj braki scenariuszowe są jeszcze bardziej widoczne. Wychodzą tu braki ciągów przyczynowo-skutkowych, a pewne wątki w ogóle nie zostają wyjaśnione. Na przykład czemu głowa manekina stojącego w witrynie sklepowej nagle odpada w fontannie krwi? Albo czemu, gdy Lucy nakrywa Ann zmywającą wielką plamę krwi w kuchni po niedawnym morderstwie, nie docieka, skąd się tam wzięła? Samo zakończenie również pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Ostatecznie także nie zostają rozwiane wątpliwości, kim jest główny antagonista filmu dr Frutstein, którego notabene nazwisko to połączenie Zygmunta Freuda i doktora Wiktora Frankensteina. Czy to jak najbardziej namacalny żywy trup, a może istota nadprzyrodzona? Na te pytania nie poznamy tutaj odpowiedzi. Fulci zdaje się stawiać na klimat i krwawe efekty, scenariusz spychając gdzieś na dalszy plan. Dzięki temu zabiegowi widz nie skupia się na fabule, która, nie oszukujmy się, jest po prostu kolejną wariacją na temat nawiedzonego domu, a chłonie warstwę wizualną i niepowtarzalny klimat. Praca kamer pod okiem Sergio Salvattiego, który współpracował już z Lucio Fulcim przy wielu jego filmach, co by wymienić chociażby Giallo 7 czarnych nut, Zombie pożeracze mięsa, czy właśnie trylogię piekielną, jest sugestywna i wzmaga niepokój widza, deformując rzeczywistość oraz sprawiając wrażenie bycia obserwowanym przez osobę trzecią. L'odore delle stanze mi fa paura e mi attrae. Muzyka Waltera Razzattiego raz sprawnie podkręca klimat niepokojącymi partiami na fortepianie, któremu wtóruje syntezator, innym razem buduje nastrój niesamowitości wpadającym w ucho głównym motywem muzycznym z żeńskimi chórami.
Bakucci po raz kolejny w swym dziele nawiązuje do twórczości H.P. Lovecrafta, ale tutaj robi to nieco bardziej subtelnie niż chociażby w takim The Beyond, w którym nawiązania do twórczości Samotnika z Providence były ewidentne. Domowi przy cmentarzu bliżej do opowiadań o szalonych naukowcach czy nawiedzonych domach niż do zakazanych ksiąg, innych wymiarów czy wszędobylskiego pierwotnego zła. Aktorzy zostali do swych ról dobrani znakomicie, mimo że ich aktorstwo bywa nazbyt ekspresyjne. W roli Lucy Boyle ponownie zobaczymy Catrionę McCall, która wystąpiła także w dwóch poprzednich częściach trylogii. Jej męża, prowadzącego prywatne śledztwo w sprawie swego przyjaciela samobójcy, zagrał Paolo Marco, który rok później wystąpił w krwawym giallo Fulciego Nowojorski rozpruwacz. W ich synach Boba, uroczego blondaska, który w filmie na zmianę krzyczy bądź stoi sparaliżowany, wcielił się Giovanni Frezza, który w tamtym czasie był wręcz rozchwytywany do nastoletnich ról we włoskich horrorach. Zagrał jeszcze w Dziecku Manhattanu Fulciego czy Demonach Bawy. Na uwagę zasługuje także Ania Pieroni w roli opiekunki Ann. Jej południowa uroda w obiektywie Salvatiego jednocześnie intryguje i wzbudza trudny do zidentyfikowania niepokój. Aktorka ta wystąpiła jeszcze w Inferno i Ciemnościach Dario Argento. Co ciekawe, małe cameo ma tu także sam Lucio Fulci jako profesor Miller, z którym konsultuje się Norman. Ma secondo lei, perché un uomo come lui avrebbe dovuto impiccarsi dopo aver massacrato la donna che amava? Ale czym byłyby filmy Fulciego, gdyby nie krwawe sceny? Już pierwsza scena ataku w domu doktora Frohnsteina pokazuje, z jak krwawym filmem przyjdzie nam obcować. Po zejściu do piwnicy Norman zostaje ugryziony przez nietoperza, który wczepia się w jego dłoń. Norman bierze nożyce i zaczyna dźgać oszalałe zwierzę. Krew ssaka gęstym trumieniem tryska wszędzie wokół. Na podłogę, ściany oraz na twarz małego Boba, który przygląda się wszystkiemu sparaliżowany strachem. Ale to tylko początek krwawej łaźni, jaką zgotował nam reżyser. Bo mieszkańcy domu będą przeszywani szpikulcami, dekapitowani, a ich gardła będą rozdzierane. Krew w zwolnionym tempie leje się tu strumieniami. Sceny mordów zostały rozciągnięte do granic dobrego smaku. Wszystko to sfilmowane z dużymi zbliżeniami, w pełnym świetle i kręcone w slow motion, aby widz mógł dłużej napawać się okropnościami, jakie zgotował twórca efektów specjalnych Gianetto De Rossi. Lucio Fulci, jak to zwykle bywa w jego filmach, niczego nie pozostawia domysłom, chyba że fabuły. Chyba nikogo nie dziwi fakt, czemu Dom przy cmentarzu trafił na listę zakazanych filmów w Wielkiej Brytanii Video Nasties. Bardzo krwawe sceny, sfilmowane z chirurgiczną precyzją, a także dziecko w obsadzie, które musiało przyglądać się wszystkim tym okropnościom, było zbyt wiele dla brytyjskiej cenzury. Już w scenie kinowej wycięto m.in. scenę dźgania szpikulcem czy rozrywanego gardła. Tą wersję następnie dystrybuowano na rynek VHS, skąd prosto trafiła na listę Video Nasties. W wersji nieocenzurowanej zaś na rynek brytyjski Dom przy cmentarzu trafił dopiero w 2009 roku dzięki uprzejmości dystrybutora Arrow Video. Shira! Mi credi adesso! Mi credi! Lucio Fulci to jedyny reżyser w historii, którego filmy na listę Video Nasties trafiły aż trzykrotnie. Prócz Domu przy cmentarzu było to jeszcze Miasto żywej śmierci, a także Zombie pożeracze mięsa. Nie bez parady Fulci nazywany jest ojcem chrzestnym włoskiego gore. Jeśli lubicie filmy Fulciego, piszcie w komentarzu hashtag Fulci Lives. Zapraszam Was do recenzji pierwszej części piekielnej trylogii Fulciego. Dajcie kciuka w górę, jeśli ta recenzja Wam się podobała. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia następnym razem.